Słońce, słońce, słońce. Proszę Państwa, no, biblioteka jest piękna. Piękny prezent dla Polski, dla Uniwersytetu Warszawskiego. No ale co z tego? Czy to procentuje? A czy to procentuje, że moja koleżanka Bożena Rossa w szkole na Saskiej mówiła dzieciom, że Bóg to Jahwe? Że Bóg to Jehowa? A czy Mercedes procentuje w Warszawie? No teraz to wiecie Państwo, jest szaro, wiatr wieje pusto. I nic nie jedzie, ale jak są korki w poniedziałek i każdego dnia zresztą są korki, ja już tam nie mówię o piątku, są korki, proszę Państwa, że ten Mercedes to stoi, a rechodupstwo kwitnie, no bo to wiecie Państwo, jak ktoś ma ciepłą posadkę, to i tak sobie da radę, no. Dzieci tu ze wsi, jak mają bogatych rodziców, proszę Państwa, no to i tak sobie dadzą radę, prawda? Dadzą sobie radę. Tutaj są szarytki. Kraj katolicki. Papież tu mieszkał, jak swego czasu na dobrej tutaj otwierana była ta biblioteka. No to przecież papież tu mieszkał u szarytek. Na dobrej 59. Dobra jest pod numerem 56. Naród ten, proszę Państwa, nie wiem ile by się nie uczył, to ciągle jest to samo, ciągle na dorobku, ciągle nie mają, ciągle im źle. A u Anglików to jest, how are you, jak się spytasz, I'm very well, thank you, odpowiedź. A tutaj, o, głowa mnie boli, źle mi jest, źle, szaro, buro, dymy, wiatr, rechodupki. Im... Oczywiście będzie źle, in front, a z tyłu za Jezusem stali, no. I po prostu, proszę Państwa, zgrzytali zębami. No to kto? Faryzeusze. Przecież to nie byli prości ludzie. Faryzeusze to byli uczeni w piśmie i apostoł Paweł też między innymi do takich się zaliczał, proszę Państwa, ale odszedł od faryzejstwa, od kłamstwa i poczytał te wszystkie uniwersytety pierwszego wieku za śmieci, naukę za śmieci. A tutaj, proszę Państwa, oni jakby są na dorobku, jakby nie wiedzieli, że gdzie ta uczoność, gdzie badacz wieku tego, czyż Bóg nie obrócił wszystko w głupstwo? Pismo Święte mówi. Także proszę Państwa, w Rechodupkach Warszawa jesteśmy, na Mazowszu w Polsce, a gdzie Polska katolicka się wszędzie ogląda, wszystkiemu się dziwi. Nawet tutaj w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego dziadłki z kopytami w kieszeniach, przecież to ani artyści, bo to nie jest szkoła artystyczna, ani biblioteka, nie przynależy do szkoły artystycznej. Tutaj to ciemny był, przyszedł i ciemny wyjdzie stąd. Proszę Państwa. Gapią się, jakbyś im całą rodzinę zamordowała. No, Polacy. Ja takiego sąsiada mam tam za uniwersalem. Dziadek taki, on już pewnie dawno umarł. On już dawno umarł. Taki przyszedł i przy metrze tu w Warszawie stali mormoni z USA. No teraz oni już pojechali do USA z powrotem. Przecież tutaj nie będą głosić tym dupkom, tym głupkom, tym kołkom rozporowym, których no, Biblia nie interesowała. Biblia interesować nie będzie, proszę Państwa, nigdy. Taka mgła jakby angielska, no ale tu nie jest Anglia. Zwłaszcza, że on i inni tak na tych mormonów się patrzyli, że białe koszulki, że pięknie ubrani, że tak ładnie wyglądają, że tak inaczej, że nie pasują tutaj do Polski, że do tego miejsca w centrum Warszawy, gdzie jest metro, nie pasują tak, że jakoś tak inaczej wyglądają ci mormoni święci. Proszę Państwa, to taka nazwa, tylko proszę się tam nie sugerować. No i ja na niego się patrzę. I na tych, co na tych mormonów. Ja mówię, czego oni się tak gapią? Jaki wstyd? Jaki wstyd? Czy ci Polacy, to oni muszą się zawsze tak przyglądać? To po pierwsze, przyglądać się szczerze, prawdziwie, bo pierwszy raz widzą. Ale często jest tak, że oni udają, że się gapią. Że ktoś się czemuś dziwi, prawda? To są różne gierki takie moherowych, świat moherowych beretów. Proszę Państwa, jest nieszczery. Dlaczego? A kto zabił Jezusa Chrystusa? A kto się naśmiewał za plecami Jezusa? A kto obgadywał za plecami Jezusa Chrystusa? U nas taka książka była, śladami, ojej, nie śladami amuletu, tylko
You can live forever in paradise on earth. No i tam Jezusa wymalowano, a za nim faryzeusz. I oni szczerbate zęby i tak jeden do drugiego, drugi do trzeciego, trzeci do czwartego. I tak stali za plecami Jezusa i go obgadywali. No oczywiście, że doprowadzili go do śmierci, bo przecież wcisnęli Jezusowi Chrystusowi, wmówili Jezusowi Chrystusowi najgorsze rzeczy, najcięższe grzechy, że Jezus z diabłem spał, że Jezus czynił te cuda, jeśli w ogóle czynił, jeśli jakiekolwiek czynił, mocą diabła, mocą demonów, że on jest wywyższa się, że jest Bogiem, nawet siebie nazywał. To Jezus powiedział, jakże macie czelność mówić, że ja siebie nazywałem Bogiem, skoro tylko powiedziałem, że jestem Synem Bożym. No, tak. Także tu idzie baba z lachą i już bresze. Moheureux, moheureux. No, także pozdrawiam. Na przystanku jesteśmy.